Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś witam się z wami z mojego ogródka, a za mną w tle mój kompostownik marka Garantia Thermostar 600 litrów. Mega się cieszę, że go w końcu mam, bo jak wam pokażę, jak dotychczas kompostowałam obierki, to się naprawdę uśmiejecie. No, także już jesteśmy przy dotychczasowym kompostowniku. Wyglądało to mniej więcej tak, że pod wiadrem kryją się po prostu wszystkie obierki. Tutaj pod spodem są jeszcze gałązki, na to troszeczkę ziemi. No i te obierki, o których już wspominałam, więc warunki ogółem spartańskie, przykryte wiadrem, żeby nie świeciło na to słońce. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie zdecydowaliśmy się na zrobienie kompostownika z drewna, z jakichś palet. Słuchajcie, bo miałby to robić mój mąż, a mój mąż ma wokół domu tyle pracy, że ja już stwierdziłam, nie będę go o to prosić i po prostu najłatwiej będzie zamówić gotowy kompostownik. On jest 100% z recyklingu. Jak widzieliście, jak go składałam, to praktycznie żadnych narzędzi nie musiałam używać. Po prostu był bardzo łatwy do poskładania i myślę, że to było najlepsze rozwiązanie, bo nie musiałam męża prosić o pomoc. I słuchajcie, jak to wygląda z kompostowaniem. Ja w ogóle jestem świeża w tym temacie, także nie jestem jeszcze jakąś 100% specjalistką, ale na dół kładziemy, bo on tutaj pod spodem jest, tutaj nie ma jakby podłogi, wiecie? I na spód tutaj kładziemy gałązki jako taka warstwa, że wiecie, jest przewiew. Nie wiem, jak to profesjonalnie powiedzieć, na to troszeczkę jakiejś ziemi. Może być jakaś ziemia nawet z kompostu, ale no taki akurat nie posiadam. I do tego wrzucamy obierki. Ja zaraz go ulokuję w docelowym miejscu, ale tutaj jest taka fajna klapka. Tutaj też jest napisane ten termostar 600 litrów i tu wrzucamy obierki, więc będzie mi zdecydowanie łatwiej po prostu otworzyć klapkę, wrzucić, zamknąć i zapomnieć i czekać, aż po jakimś czasie, chyba pewnie po roku, będzie tutaj ziemia do wyciągnięcia. To chyba będzie się robiło tak, że tutaj po prostu dźwigam jedną tą szynę taką i otwieram tutaj drzwiczki. I jeszcze co do tych śmieci, to w ogóle chciałam wam powiedzieć, że zauważyłam, że naprawdę te obierki wszystkie stanowią dosyć duży procent całych śmieci, bo teraz, kiedy tak mocno segreguję śmieci, plastiki, papier, szkło osobno, wszystko do osobnych worków, zmieszane i osobno rzeczy na kompost, to tych rzeczy zmieszanych mam dużo mniej niż rzeczy na kompost. Naprawdę każdego dnia praktycznie coś się do tego kompostownika wrzuca, więc naprawdę jestem zdziwiona, jak tego dużo jest. Mamy następny dzień i się troszeczkę rozpadało. Zdążyłam tylko przenieść kompostownik tutaj troszeczkę w inne miejsce, ale i tak muszę jeszcze te deski przełożyć tak, aby tutaj po prostu było estetycznie. Słuchajcie, moje dziecko ma świetną zabawę tutaj. Taki domek sobie zrobił. No jeszcze raz, marka Garantia, model Thermostar 600 litrów. Myślę, że to będzie wystarczająca pojemność. W kolejnym vlogu pokażę wam już, jak tutaj wszystko sobie ładnie kompostuje. Dzień dobry, kolejny dzień. Chyba śmiesznie wyglądam tak w tej czapce i w okularach, ale no tak, świeci słońce, a jednocześnie jest tak zimno, że te okulary po prostu musiałam do tej czapki założyć. Słuchajcie, bardzo zimno się zrobiło. Niby takie słoneczko było w ubiegłym tygodniu, a tutaj jakieś takie przymrozki nadchodzą, więc słabo. Dlaczego mnie ktoś tutaj ciągnie? O co chodzi? Ej, słuchajcie, nie, może ze mną coś jest nie tak? Jak już ulicą obok szłam, no to też mi zatrąbił tir. Nie wiem, może... Nie wiem, co jest grane. No przecież nic mi nie wypadło. Co się dzieje? Ale ten pan nie patrzył na mnie w tym autobusie, więc chyba trąbił na jakieś auto. Nie wiem, mam jakiegoś pecha. Bardzo nie lubię, jak obok mnie ktoś zatrąbi. Po prostu jestem przewrażliwiona. Idę teraz do Lidla.
A dzisiejsze zakupy to takie malusie, tylko mandarynki kupiłam, drożdżówkę z budyniem, bardzo lubię tą drożdżówkę, ananas, kiwi i jeszcze takie kulki na spróbowanie. Kolejny dzień, mamy wtorek. Odnoszę wrażenie, że się powtarzam, ale to jest mój ostatnio codzienny rytuał, tak jak wam już powiedziałam. Drożdżówka z czekoladą. Rozpadało się. Powiem wam, nieciekawie. Nawet nie mam parasolki w torebce. I co muszę powiedzieć? Dziwnie się czuję, bo weszłam do sklepu bez maseczki. Już od wczoraj nie trzeba nosić maseczek. No i tak jakoś brakuje mi czegoś. Jakoś tak czuję się niepewnie, kiedy tej maseczki nie mam. Mamy kolejny dzień i słuchajcie, bardzo ważna informacja. Mam urlop! W końcu wzięłam sobie jeden dzień wolnego, ale to dlatego, że moi rodzice dzisiaj nie mogli się opiekować naszym dzieciątkiem, także on tutaj jest razem ze mną, ale powiem wam, wyspałam się niesamowicie, do 9.30 spałam razem z naszym maluszkiem, tak? Do 9.30, mimo że miałam taki plan, żeby o 6.30 wstać i zacząć już coś robić, ale jestem mega wypoczęta, właśnie robię makijaż, także nie mam gdzie tutaj postawić tego aparatu, ale zaraz wam pokażę efekt końcowy. No okej, ja już jestem pomalowana, od razu lepiej się czuję, lepiej wyglądam. Włosy umyte, wysuszone, wyprostowane, ponieważ dzisiaj mam w planach nagrywać zamówienie z Bonprix. Słuchajcie, mega fajne zamówienie mi przyszło. Kurtka jeansowa, o której wam ostatnio mówiłam w vlogu, jest przepiękna i będę w niej ciągle chodzić, tylko że za oknem mamy właśnie dzisiaj śnieg, co naprawdę bardzo się zdziwiłam. Zaraz wam pokażę trochę tego śniegu, bo jestem w szoku. 1 kwietnia, prima aprilis, a my mamy śnieg. Jeszcze mam w planach, tak, to jest stópka mojego dziecka, posprzątać tutaj w tej szafce, w tej szufladzie, także jak tylko będzie okazja, to zrobię. I swoją drogą jestem bardzo zadowolona z tej umywalki, z tą szafką szuflady. Pod umywalką to jest świetne rozwiązanie, mega komfort. Zobaczcie, mówiłam, że śnieg, jest śnieg i to całkiem sporo. No i zlew naolejowany. Staram się o niego dbać jak tylko mogę. Nie ma tak jak podczas porządku zrobić sobie jeszcze większy nieporządek. Ale muszę wytrzeć tą szafkę. Słuchajcie, już po porządkach, jestem z siebie mega dumna, bo właśnie tak miało być, że tutaj są szczoteczki, pasty do zębów, no tu patyczki akurat i tutaj dałam moje rzeczy do makijażu. Zobaczcie, co się działo w mojej kosmetyczce, rozświetlacz się rozsypał, także chyba to wymyję i gdzieś tam odłożę. Tutaj mam pędzle, szczotka, no różne takie rzeczy do makijażu, to muszę zutylizować, to znaczy dać do pojemniczka do deka kosmetycznego. Misiu, nie rzucaj. I inny rozświetlacz sobie tu przyniosę. No i jakoś tutaj będę się na nowo odnajdywać w tej sytuacji, bo myślę, że tak jest lepiej. No i wycięłam sobie tą antypoślizgową folię. No i myślę, że to fajnie teraz wygląda. Przynajmniej łatwiej jest czystość zachować. Także jestem z siebie mega dumna. Bardzo lubię takie porządki. No i moi kochani, to już na tyle w tym vlogu. Jestem z siebie bardzo zadowolona, bo w kuchni posprzątane, w łazience częściowo posprzątane, ale znowu do przodu, także bardzo się cieszę. Niby, wiecie, dopiero co po przeprowadzce, ale to było takie... tak wszystko się na szybko działo, że w różne szafki wkładałam różne rzeczy i teraz dopiero mogę sobie spokojnie pomyśleć, co gdzie poukładać, dlatego ciągle teraz tyle tych porządków we vlogu. Jeżeli wam się podobało, łapki w górę, zachęcam do subskrybowania i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!